Mujta w pole karne wybił Kostkowski. Jeszcze Pogoń Siedlce przed polem karnym, oddany strzał, zablokowany. Mujta na lewej stronie, pilnowany przez Stalowców, ale to dośrodkowanie w pole karne zakończone golem. 2-1. Strzelają bramkę kontaktową goście w 78 minucie spotkania. Około 25 metrów od bramki. Strzał, ale gol! Ale gol! Bartosz Wiktoruk i to takim ciasteczkiem zakończył nam to spotkanie. Bartosz Wiktoruk, ale ta bramka nie spowodowała żadnej zmiany.